Gościem Radia Z jest dzisiaj dr Artur Zaczyński, szef szpitala na Stadionie Narodowym i wicedyrektor do spraw medycznych szpitala MSWiA w Warszawie. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam państwa. Dlaczego pan się zgodził, żeby zostać szefem szpitala na Narodowym? Ja lubię wyzwania, tak naprawdę. Ja jestem neurochirurgiem, więc trudnych wyzwań się nie boję. Dużym wyzwaniem dla mnie 2 lata temu było zmiana całkowicie podejścia do swojego życia i przejście jako dyrektor do spraw medycznych do szpitala na Wołoskiej po 21 latach pracy w szpitalu brudnowskim jako neurochirurg. I trafiła się pandemia w międzyczasie. Trudne wyzwanie. Trzeba było przeobrazić szpital, tak naprawdę, który był wielospecjalistycznym centrum, szpitalem ogólnopolskim, szpital zakaźny. To było wyzwanie z marca. No i pojawiło się następne wyzwanie, gdzie ta fala pandemii przybrała dosyć wysoki poziom. Trzeba było naprawdę podjąć konkretne działania, żeby ewentualnie zabezpieczyć się nad wzrostem tak naprawdę niekontrolowanym liczby osób, które mogłyby tej pandemii jednak się skazić. Wobec tego powstała potrzeba zbudowania dodatkowych łóżek tymczasowych dla pacjentów, którzy mogliby odciążyć szpitale standardowe, czyli tych średnich i lekkich stanów. A to była propozycja z kategorii nie do odrzucenia. Kto ją panu złożył? To była propozycja tak naprawdę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jako organ stojący na Straży Bezpieczeństwa Publicznego w porozumieniu z tak naprawdę KPRM-em i premierem. Taką propozycję złożono szpitalowi i naczelny dyrektor wierzba zdecydował, żebym tą osobą był ja. I pan mógł odmówić, czy jednak nie? Ja nie odmawiam trudnych wyzwań. Wziął pan to, jak to się mówi, kolokwialnie na klatę. Ilu pacjentów teraz leży aktualnie w szpitalu tymczasowym na Narodowym? Ponad 30, tak naprawdę ponad 30, jednak rotacja pacjentów mówi więcej, bo już było pacjentów przyjętych i wyszli do domu, bądź musieli opuścić ze względu na pogorszenie stanu ponad 60. Więc jak mówimy tutaj, w ciągu tygodnia działalności odciążyliśmy tak naprawdę 2 oddziały szpitalne. Jeden oddział przyjmując za około 30 łóżek, także mówimy tutaj o 60-osobowej rotacji. W tej chwili przebywa ponad 30 osób. I w jakim stanie są ci pacjenci? To są stany średnie i stany lekkie. Jeżeli pacjent się pogarsza, to są stany takie, które wymagają hospitalizacji. Lekki stan, nie mówimy o stanie, w którym pacjent może być leczony przez lekarza rodzinnego w domu. To nie mówimy o lekkim stanie takiego przyziębienia, tylko mówimy o lekkim stanie wymagającym hospitalizacji, czyli podania leków dożylnych, tlenoterapii i czuwania nad diagnostyką postępu zapalenia płuc. Jeżeli pacjent przywożony jest z izby przyjęć bądź SOR-u w stanie średnim i ulega pogorszeniu, to dopóki są miejsca w szpitalach standardowych, a w szczególności w szpitalu przy ulicy Wołoskiej, ten pacjent takim mostem drogowym jest przewożony na łóżka wzmożonego nadzoru. W przypadku gdy, bo tu pytanie zawsze pada, a po co wam respiratory? Po to, że jeżeli zabraknie respiratorów i zabraknie innych instrumentów wspomagania oddechu w szpitalach standardowych, to my będziemy mogli kompensować tą sytuację wewnątrz tak naprawdę szpitala tymczasowego. Natomiast tymczasowe łóżka, jak sama nazwa wskazuje, są do tymczasowego przebywania pacjentów. Czasami jeden dzień, 2 dni zmienia diametralnie sytuację w szpitalach standardowych. Te łóżka się zwalniają, pacjenci wychodzą do domu, pacjenci w cięższych stanach mogą być relokowani do tych szpitali. I taki jest zamysł szpitali standardowych na całym świecie. Na całym świecie są publikacje, na całym świecie są wskazania i te wskazania zostały opracowane tak naprawdę przez specjalistów zarówno medycyny katastrof, medycyny ratunkowej, którzy z nami współpracowali. To nie jest nasz wymysł, czy widzimy się, tylko to są opracowane strategie tak naprawdę w oparciu o najlepsze doświadczenia zarówno szpitali z Chin, Rzymu, Włoch, przepraszam, czy Meksyku. No właśnie miałam zapytać, kto określał kryteria, na podstawie których przyjmuje się pacjentów, bo te kryteria są dość wyśrubowane. Na przykład jeśli mam nadciśnienie i jednocześnie zdiagnozowano u mnie koronawirusa, wykazało to badanie, albo antygenowy test, albo PCR, no to nie kwalifikuje się, żeby zostać pacjentem tego szpitala. No bo mam tak zwaną chorobę współistniejącą. Ale to tam nigdzie nie ma w kryteriach napisanych, że pacjentów ze stabilnymi chorobami przewlekłymi nie przyjmujemy. Mówimy o zaostrzeniu chorób. Jeżeli pani redaktor będzie miała 250 ciśnienia trudnego,
stabilizacji, wymagającego leczenia specjalistycznego w warunkach kardiologii, to dla pani lepszym oddziałem będzie kardiologia, ponieważ lekarze, którzy są w stanie poradzić sobie swoją wiedzą, w szpitalach standardowych w zakresie kardiologii czy intern jest o wiele więcej i ta opieka jest o wiele lepsza i czułość jest o wiele lepsza nad pacjentem, czuwanie. Natomiast jeżeli ma pani nadciśnienie, przyjmuje pani tabletkę raz dziennie, dwa razy dziennie, nie wiem, ma pani cukrzycę, która jest stabilna. Czyli rozumiem, jeśli choroba współistniejąca jest pod kontrolą, tak można powiedzieć, jest w miarę opanowana, no to zostanę pacjentką takiego szpitala. I to wynika z kryteriów. Dokładnie. Kryteria są dla lekarzy. Kryteria nie są dla osób, które są jakby czytają te kryteria tak, jak chcą przeczytać. Lekarze dokładnie wiedzą, świadczy o tym liczba zgłoszeń, które tak naprawdę pojawiają się w centrum koordynacji. Centrum koordynacji przez tydzień czasu przyjęło ponad 170 zgłoszeń, które z czego tylko i wyłącznie 30% spełnia kryteria, reszta było, ulegały one poradom lekarza specjalisty, który siedzi w centrum koordynacji, ewentualnie nad prowadzeniem, relokacją tego pacjenta. Na tym polega sens, serce systemu tak naprawdę koordynacji działań COVID w szpitalu tymczasowym. Ale kilka dni temu na Twitterze dr Paweł Grzesiowski, znany immunolog, napisał tak: to narodowe izolatorium nie odciąży szpitali. Ja się nie będę wypowiadał na temat opinii twitterowych czy mass mediów, które tak naprawdę nie twierdzą, nie znając definicji izolatorium, to możemy twierdzić, że pacjenci leżący na narodowym powinni być w domu tak naprawdę. Tak? Myśmy nie zrobili zastępczego domu czy zastępczego izolatorium, bo w izolatoriach na terenie Mazowsza są miejsca, to są hotele. Natomiast pacjenci, którzy trafiają do szpitala tymczasowego, nie mogą być w tych izolatoriach, chociażby ze względu na tlen, chociażby ze względu na ich stan. Izolatoria są w hotelach, to są kompletnie inne warunki. Opieka lekarska i opieka pielęgniarska jest ograniczona do minimum, a tutaj pacjenci wymagają leczenia dożylnego, wymagają monitorowania stanu, wymagają oceny tak naprawdę przez lekarza, przez panią pielęgniarkę czy asysty medycznej w czynnościach dnia codziennego. No to tutaj muszę postawić pauzę. Doktor Artur Zaczyński, który jest szefem szpitala na Narodowym, broni tego szpitala, mówi, że wszystkie kryteria zostały opracowane na podstawie międzynarodowych doświadczeń. Jesteśmy od teraz już tylko na Facebooku i na Radiu ZPL. Beata Lubecka, zapraszam. Panie doktorze, a ile jest łóżek w tej chwili na Stadionie Narodowym? Oddanych 300 i w tej chwili trwają prace wykończeniowe praktycznie, jeżeli chodzi o oddanie infrastruktury na kolejnych 200 łóżkach. Które na razie jest 300, będzie 500. I te 500 to będzie do kiedy mniej więcej się pojawią na Stadionie Narodowym? One już są fizycznie. Już fizycznie jako infrastruktura jest praktycznie zamknięta instalacja gazowa. Postawione są łóżka, systemy monitorowania, systemy przywoławcze. Jest to wszystko wysprzątane, zamknięte tak naprawdę w pełnej gotowości, tylko wymaga to obsadzenia infrastrukturą tak naprawdę zarówno personalną, jak też i pacjentami. No, na razie mamy 30 osób. Tutaj trzeba zwrócić uwagę, w Wielkiej Brytanii wybudowano 1000-łóżkowy szpital tymczasowy z ponad 500 łóżkami respiratorowymi. Przez całą pandemię było zajętych 50, ale Brytyjczycy się przygotowywali na o wiele większą falę pandemii i na pewno nie żałują tego, że są gotowi, bo o wiele lepiej być gotowym na atak, niż tego ataku się nie spodziewać. Ale docelowo ma być ile łóżek tych covidowych? Tak naprawdę to docelowo jest infrastruktura przygotowana i zaprojektowana na 1200 łóżek i te 1200 łóżek będzie sukcesywnie prawdopodobnie rozwijane w miarę postępu pandemii, w zależności od tego, w którą stronę to będzie. Na pewno sprzęt jest przygotowany, sprzęt jest zabezpieczony zarówno pod względem budowlanym, architektonicznym, jak i lokalizacja tego jest gotowa dalej, żeby te prace trwały. To kwestia jest tylko i wyłącznie podjęcia decyzji, w którym momencie te prace rozpocząć. Szpital Narodowy tak? Rozpoczyna, znaczy one są cały czas, ta gotowość, to projektowanie tego wszystkiego jest procesem ciągłym. Szpital Narodowy musi zacząć pomagać ciężej chorym pacjentom z COVID-19. Tego domagają się dyrektorzy mazowieckich szpitali, ponieważ sytuacja na Mazowszu jest dramatyczna. Jak alarmują, o tym mówili też na ostatniej komisji, Sejmowej Komisji Zdrowia. Więc jak pan na to odpowie? No. Znaczy, Sejmowa Komisja Zdrowia miała miejsce kilka dni temu. Tak. W tej chwili liczba zachorowań na Mazowszu
spadła diametralnie. Mówimy o w zeszłym tygodniu o zachorowaniach rosnących w, tak naprawdę w postępie geometrycznym 1000, 2000, 3000, 3500 na samym Mazowszu i proporcjonalnie do liczby zachorowań w Polsce. W tej chwili na Mazowszu mamy około 1500 zachorowań, 1600, czyli tak naprawdę 50% zmniejszenie się oblężenia zarówno SOR-ów, jak i szpitalnych oddziałów. I to czuć. W tych szpitalach najbardziej brakuje łóżek respiratorowych, bo te przebiegi są o wiele cięższe. Natomiast prowadzenie pacjenta w szpitalu tymczasowym w zakresie respiratoroterapii jest o wiele bardziej utrudnione niż w szpitalu standardowym, w którym można podłączać respiratory i te respiratory pracują. Na Wołoskiej pracuje ponad 30 respiratorów poza oddziałami intensywnej terapii i ci pacjenci są prowadzeni przez klinicystów, którzy dają największą z możliwych opiekę pod tym względem, w stałym porozumieniu z anestezjologami dyżurnymi. Czyli de facto jednak w Szpitalu Narodowym leżą lekko chorzy. Średnie i lekkie stany, tak? Ale wracając do Mazowsza, bo czytałam, że w piątek otoczyły się negocjacje, żeby do szpitala na Narodowym trafili chorzy z Wołomina i szpital nie chciał ich przyjąć, ponieważ uznano, że byli zbyt chorzy. Nie, tutaj było, ja rozmawiałem z panem dyrektorem Krycki na ten temat. My mieliśmy zabezpieczone zarówno w szpitalu na Wołoskiej miejsca dla tych chorych, jak i w szpitalu na Narodowym. Na Narodowy, to mówimy o liczbie 14 osób, które tak naprawdę udało się skompensować w ciągu 24 godzin. Tylko ta sprawa nabrała medialności, natomiast została całkowicie zaopatrzona, jeżeli chodzi o szpitale na terenie Warszawy zajmujące się pacjentami z koronawirusem. Czyli rozumiem, że te obawy były przesadzone? Moim zdaniem przesadzone. A dlaczego tak dużo osób umiera na COVID? No bo ostatnio mamy takie, przepraszam za takie wyrażenie, no niechlubne rekordy. No, bardzo dużo od początku pandemii. No, charakter chorowania się zmienił. Trzeba zwrócić uwagę, że my przerabiamy tą pandemię pierwszy raz, jeżeli chodzi o jesień, tak? Wiemy, że te rekordy śmiertelności w Polsce w porównaniu z rekordami śmiertelności w krajach europejskich nadal nie są rekordami. Tutaj musimy popatrzeć na inne kraje, w których tak dochodzi do zachorowań w liczbie 150 tysięcy na dobę. Mówimy tutaj o proporcjonalnie mniejszej ilości testów, ale to, co się dzieje we Francji, tak naprawdę to wymaga głębokiego przeanalizowania i nabrania pełnego respektu do tego, co potrafi pandemia zrobić. Pytanie od słuchacza. Czy to jest szpital czy sanatorium, skoro ludzie naprawdę potrzebujący leczenia szpitalnego nie mogą być tam przyjęci? Takie są wątpliwości również słuchaczy. To jeszcze raz powtarzam, to jest szpital z tego powodu, że w sanatorium nie ma infrastruktury zapewniającej tlen, nie ma opieki pielęgniarsko-lekarskiej, jest tylko i wyłącznie opieka sanatoryjna, to jest jeden lekarz tak naprawdę na całe sanatorium i opieka pielęgniarska i rehabilitacyjna. Więc te kolokwializmy takie, które pojawiają się w sieci, czy to jest izolatorium, czy to jest tak naprawdę sanatorium. Sanatorium, izolatorium są bardzo obraźliwe, szczególnie proszę pamiętać o personelu, który tam pracuje, bo to nie są ataki tylko personalnie we mnie, tylko cały personel młodych ludzi, którzy stanęli do walki, którzy poświęcają swój wolny czas, tak naprawdę nie uszczuplając swoich dyżurów w szpitalach innych, przyszli tak naprawdę wspomóc obywateli, tak naprawdę, żebyśmy przeżyli tą pandemię w sposób jak najmniej najbardziej łagodny. I te ataki, które są, ja muszę obronić wszystkich lekarzy i pielęgniarki, ratowników medycznych. Naprawdę to są osoby z całej Polski, które śpią w hotelach, przyjechały tutaj tylko i wyłącznie po to, żeby wspomóc pracę w walce z pandemią. To ilu lekarzy pracuje w Szpitalu Narodowym, ile pielęgniarek? Tak naprawdę ta kadra jest zasilana cały czas poprzez infolinię i poprzez zespół HR-u, który organizuje tą pracę. Natomiast na dyżurze, jeżeli chodzi o przewidywania, to jest jeden lekarz na 100 pacjentów, taki koordynator, który koordynuje codziennie od 8 do 15, znaczy nigdy doktorowi Jackowi się to nie udało o 15 wyjść, raczej mówimy od 7 do 20, 21. Dwóch lekarzy na stałe, na 56 pacjentów,
musimy zwrócić uwagę, że jest to system dyżurowy, szpital tymczasowy funkcjonuje tak, jakby był na stałe w dyżurze. To nie jest tak, że rano się spotyka, nie wiem, 5-10 lekarzy, jest obchód, bo takich funkcji się nie da zrobić w szpitalu tymczasowym. To są cały czas minima kadrowe, które dają dwóch lekarzy na 56 pacjentów. Jeden lekarz w punkcie przyjęć pacjentów, który weryfikuje osoby przyjeżdżające, robi pełną diagnostykę uzupełniającą w ramach szpitala. Chociażby izolatorium nie ma tomografii komputerowej, nie ma dostępu do diagnostyki laboratoryjnej, nie ma dostępu do rentgenu, diagnostyki czy ultrasonografii, jest stały dyżur radiologiczny. Te rzeczy są jakby nieporównywalne i krzywdzące, jeżeli ktoś porównuje szpital tymczasowy do izolatorium, bo to wskazuje na brak podstawowej wiedzy, czym jest izolatorium. A czy ci lekarze, pielęgniarki mają gdzie odpocząć? Są jakieś miejsca? Nie wiem, szatnie poprzednio wykorzystywane dla sportowców? Jak to wygląda? Nie, znaczy jest jeszcze lepiej, ponieważ loże, które są jakby w ramach lóż, które są do oglądania meczów, są przerobione na miejsca wypoczynku dla osób, które zwalniają w 3-godzinnym trybie pracy te miejsca w kombinezonach, tak? Czyli jest rotacja zespołów, które co 3 godziny wypoczywają, bo praca jest naprawdę ciężka w kombinezonach, w pocie, czołach, które trzeba jednak pacjentom pomagać i pacjentów leczyć. Pan powiedział, że mamy zapewnione działanie szpitala na najbliższy miesiąc. A co potem? Na najbliższy miesiąc, no bo tak się planuje grafiki, tak? Natomiast będziemy cały czas te grafiki uzupełniać. Wiemy, że grafiki się planuje do 20, wobec tego 20 będą następne działania planistyczne i w zależności od tego, jaki będzie postęp pandemii, te zasoby kadrowe będą albo wzmacniane, albo pozostaną w tej samej formie wyczekiwania z resztą osób w gotowości. A czy ten personel pomocniczy, typu salowe, salowi, czy też personel sprzątający też jest odpowiednio zabezpieczony, też ma takie kombinezony? Tak. Absolutnie. Każdy pracownik wchodzący do strefy skażonej przechodzi szkolenie. Te szkolenia odbywają się codziennie rano i codziennie wieczorem przed zmianą. Celem zabezpieczenia. Każdy pracownik musi się zapoznać tak naprawdę z instrukcją WHO, która jest dostępna na stronach internetowych i przejść tak zwane szkolenie wstępne z ubierania się, rozbierania, świadomość, żeby nabrały osoby świadomości, jak się poruszać w strefie skażonej i jak bezpiecznie z tej strefy wyjść i jak bezpiecznie się rozebrać, żeby nie przenieść skażenia dalej. Pan mówił, że niektórzy lekarze czy też niektóre pielęgniarki rezygnują z pracy w swojej takiej placówce, w której pracują na co dzień, jeśli dobrze zrozumiałam. Chyba, że pracują i tu, i tu. Dlaczego nawiązuję? Ponieważ wiosną przynajmniej bardzo często słyszeliśmy ze strony Ministerstwa Zdrowia, że byłoby dobrze, gdyby personel medyczny, lekarze, pielęgniarki pracowali tylko w jednym miejscu, żeby nie rozszerzać tej transmisji wirusa. Znaczy, te doświadczenie nasze 8-miesięczne wskazuje, że tak naprawdę osoby pracujące w szpitalach jednoimiennych były osobami najlepiej zabezpieczonymi, jeżeli chodzi o miejsce pracy. Te transmisje, które generowały później skażenie personelu, odbywały się przeważnie w strefach socjalnych bądź poza miejscem pracy, czy przy powrotach do domu, co my zawsze przestrzegamy, żeby jednak pracownicy wracający razem też byli w samochodzie, w maseczkach, żeby jednak to było zabezpieczenie w pełne w domu, znaczy z i do pracy. I tak naprawdę te doświadczenia nasze wskazują, że najmniej możliwości, jeżeli jest ta czujność pełna zachowana w szpitalu, który się zajmuje wyłącznie pacjentami z koronawirusem. Więcej skażeń było w szpitalach tak naprawdę, które się nie zajmowały na co dzień. Podejście i zabezpieczenie było mniejsze i czujność była mniejsza. A czego pan się obawia najbardziej jako szef tego szpitala? Niekontrolowanej liczby przyjęć, tak naprawdę, która w pewnym momencie może się wyrwać spod kontroli. I mówimy tutaj o fazie drugiej, fazie trzeciej, która jest opisana na stronie szpitalanarodowego.pl w zasadach funkcjonowania, bo pierwsza faza ma tylko odciążać szpitale właśnie z tych pacjentów, którzy kończą terapię, skrócić osobo dni pobytu w szpitalu, bo mówimy tutaj o 3-krotnie wydłużonym czasie pobytu pacjenta z chorobą koronawirusową w stosunku do normalnych hospitalizacji. Średnia wcześniej przed pandemią to było około 3-4 dni. Średnia hospitalizacji. W tej chwili mówimy o 10-12 dniach.
Więc mówimy tutaj o trzykrotnie większym naporze na szpitale pacjentów i wydłużeniu tego pobytu. Po to się odciąża te szpitale, żeby zmniejszyć czas okres pobytu pacjenta w szpitalu standardowym. Jeżeli to zostanie przekroczone i ta ilość pacjentów w jednym czasie, mówimy o 3-4% populacji, która może zachorować jednoczasowo, to mówimy tutaj o ponad milionie osób i szpitale przestaną funkcjonować w systemie skompensowanym, to ta liczba pacjentów napływających i te zespoły ratownictwa, które nie są skoordynowane w pełni jednoczasowo, zjawi się w szpitalu, który nie dysponuje szpitalnym oddziałem ratunkowym, w szpitalu tymczasowym. Mamy tylko punkt przyjęć. To może być dosyć spore zamieszanie i w tym momencie no, wymaga to głębokiego zastanowienia z szefami, dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, żeby tą fazę drugą skoordynować w sposób bezpieczny dla pacjentów. A pan dostaje dodatkowe wynagrodzenie za szefowanie temu szpitalowi? Nie. Nie? Robi pan to w czynie społecznym? W czynie społecznym, w czynie oddelegowania ze szpitala macierzystego, czyli ze szpitala przy ulicy Powoskiej. Ale rozumiem, że tam na razie pan... No można powiedzieć, że zawiesił te swoje obowiązki, które wykonuje pan w ramach pracy w MSWiA, tak? W szpitalu MSWiA. W szpitalu MSWiA te procesy są koordynowane przez zastępcę dyrektora w kilku pionach, także i medycznego. Ta współpraca, musimy pamiętać, że szpital tymczasowy jest w pewien sposób dodatkowym miejscem udzielania świadczeń szpitala macierzystego, więc te działania medyczne, te działania muszą być skoordynowane zarówno z dostępnością sprzętu, jak i sprzętu jednorazowego, a także ruchu pacjentów tak naprawdę, no bo my stanowimy największy ośrodek na Mazowszu, a tak naprawdę no myślę, że jeden z większych w Polsce pod względem zabezpieczania i leczenia pacjentów z koronawirusem, a w szczególności jeżeli chodzi o centrum ECMO, które jest jedynym w kraju mobilnym zespołem i mobilnym ośrodkiem, który tak naprawdę pełni funkcję wyjazdowego zespołu, gdzie kardiochirurdzy, perfuzjoniści, anestezjolodzy wyjeżdżają bądź wylatują po pacjentów szczepiać ECMO i sprowadzamy ich do naszego ośrodka z całej Polski. A zdarzył się pacjent na Narodowym, który przegrał walkę z koronawirusem? Szczęście jeszcze nie. I oby tak pozostało. Zapytam pana teraz bardziej prywatnie. Czy pan popiera strajk kobiet? Który? No, strajk kobiet. Jako taki, no. Te protesty, które odbywały się na ulicach Warszawy. I nie tylko na ulicach Warszawy, również w innych miastach Polski. W mniejszych miejscowościach. Kobiety wyszły, ponieważ nie podobał się wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczenia dostępu do aborcji. Pani redaktor, ja się kompletnie nie interesuję, jak ktoś mówi, sprawami medialno-politycznymi. Z tego powodu jakby nie mam zdania na forum. Moje własne zdanie jest moim własnym zdaniem. Jeżeli pani pozwoli, to ja pozostawię to zdanie w sercu. Dobrze, ale pana żona, z tego co wiem, to popiera strajk. Moja żona? Tak, mm-hmm. Naprawdę? Nawet ja nie rozmawiałem na ten temat. No na Facebooku zdjęcie opatrzone jest symbolem tego strajku, więc no podejrzewam, że śmiem podejrzewać, że tak właśnie jest. Nie rozmawiacie na ten temat zupełnie? Kompletnie nie. Naprawdę mamy inne sprawy w domu, tak naprawdę szczególnie, żeby pobyć ze sobą chociaż chwilę. Dobrze, to są pytania od słuchaczy i to liczne. Dane publiczne pytają, czy doktor Pikulska z Porozumienia Rezydentów protestowała o... Kiedy doktor Pikulska z Porozumienia Rezydentów protestowała o zwiększenie nakładów na służbę zdrowia? Telewizja Narodowa zrobiła materiał o jej egzotycznych wakacjach, które okazały się misją medyczną w Kurdystanie. Jak zachęca pan młodych lekarzy do służby na Stadionie Narodowym? Ja ich nie muszę zachęcać, oni się sami zachęcili, bo naprawdę kadry młodych lekarzy, szczególnie nawet kończących staże podyplomowe, gdzie Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie wydała prawa pełnego wykonywania zawodu w trybie przyspieszonym i ci lekarze zgłosili się do pomocy. Oni nie są pierwszą linią lekarską, ale uzupełniają kadry lekarzy doświadczonych. Uczą się, to jest dla nich olbrzymie doświadczenie. Tak naprawdę będziemy świat postrzegać na świat w tej chwili przed pandemią i po pandemii. Także tutaj mówimy o nowych kadrach lekarzy, którzy są bardzo odważni,
odważni, ale zarazem też chętni do pracy, mają dosyć sporą wiedzę, czytają naprawdę doskonałe publikacje ze świata, są na bieżąco z tą wiedzą, podsuwają pomysły, są takimi pracownikami piątego stopnia tak naprawdę w instytucji, którzy dają rozwiązania gotowe. Jeżeli te rozwiązania są rozsądne, te rozwiązania są rozważane przed wdrożeniem. Także tutaj młodych lekarzy jest dosyć sporo i dosyć sporo lekarzy jest coraz bardziej zainteresowanych, żeby wziąć jeden, dwa dyżury w szpitalu tymczasowym, żeby poznać funkcjonowanie takiej jednostki, bo to jest nowum tak naprawdę na terenie Polski. Coś takiego nigdy nie było, bo z tego też musimy się nauczyć z tym funkcjonować. Gdyby miał pan wymienić trzy najważniejsze rzeczy przygotowane latem przez ministra Szumowskiego, teraz już byłego ministra, na jesienną falę epidemii, to co by to było? Jeszcze raz, trzy rzeczy przygotowane. Tak, trzy rzeczy, zalecenia, zalecenia, czy też trzy najważniejsze rzeczy przygotowane przez ministra Szumowskiego na jesienną falę epidemii. To co by to było? Znaczy, panie redaktor, powiem bardziej ogólnie. Oczekiwania w lato, że fala przybierze taki rozmiar, jaki przybrała, no myślę, że zadziwiła też Europę, to nie tylko Polskę. No tutaj mówimy o zaleceniach, które były tak naprawdę no, zaleceniami ogólnymi. Na pewno jedna rzecz, która nie została odrobiona, to jest przygotowanie się pozostałych szpitali do pandemii. Tak? Tu wiemy, bo cały czas opcją było zabezpieczenie 30% łóżek w każdym szpitalu do obsługi pacjentów. Halo. Bo przez chwilę straciliśmy łączność. Oj, chyba teraz straciliśmy łączność. Czy możemy ją przewrócić? Teraz pytanie do naszych... Teraz widzę pana... Przepraszam. Teraz widzę pana horyzontalnie, przez chwilę wertykalnie. Dobrze. Wracając do... Tutaj musimy zwrócić uwagę, że liczba miejsc zabezpieczanych w szpitalach no jest coraz większa, ale no to przez lato też nie wszystkie szpitale się przygotowały. To wina dyrektorów szpitali? Dlaczego wina? No to nie jest wina. To jest tak naprawdę też nasze podejście, no bo praktycznie w lato myśleliśmy, że już ta pandemia nie wróci. No ale chociaż należało, wtedy się mówiło o tym, że należało chociażby przeszkolić dodatkowy personel do obsługi respiratorów, bo to okazuje się, że to nie jest ani proste, ani łatwe i wymaga to jednak dodatkowego przeszkolenia. Panie redaktor, ja dwa miesiące temu taki postulat w szpitalu zgłosiłem i te szkolenia u nas się odbywają cały czas, zarówno online, jak ktoś mówi, osobiście. Anestezjolodzy kształcą kadry lekarzy chętnych do przeszkolenia. To nie jest przymus stosowania respiratora, ale wiemy, że w tej chwili, w nowej cywilizacji, kiedy będziemy mieli do czynienia z wirusami atakującymi układ oddechowy, to moim zdaniem respiratoroterapia będzie standardem nauki w uczelniach wyższych medycznych, tak jak do tej pory są podstawy resuscytacji. Każdy będzie musiał się nauczyć obsługi respiratora w ramach tak naprawdę studiów. To nie jest nic, jak to się mówi, nadzwyczajnego początkowo obsłużyć respirator, podłączyć pacjenta. Reszta wskazań do ustawień tego respiratora, ciśnień, objętości oddechowej, częstotliwości oddechu, stężeń tlenu, przepływu tlenu, tych wszystkich sytuacji ciśnieniowych, ułożenia pacjenta, jest to domena anestezjologa, jest to bardzo duża wiedza, ale tak naprawdę mówimy o tym, żeby jak największa liczba osób przeżyła, podłączona do respiratora i sukcesywnie mogła być tak naprawdę dopieszczana przez anestezjologów, jeżeli tylko im sił starczy, bo wiemy, że są to ograniczone zasoby kadrowe. A tak przy okazji, to ile respiratorów jest na Stadionie Narodowym, w szpitalu tymczasowym? My te respiratory mamy zabezpieczone w liczbie 16 w ramach OID, natomiast pozostałe respiratory, które są zabezpieczone w ramach dostępności Agencji Rezerw Materiałowych, pracują w szpitalu na Wołoskiej. Jesteśmy w stanie tak naprawdę, nie może być tak, żeby sprzęt stał na Stadionie Narodowym, tak, a był potrzebny w szpitalu na Wołoskiej. My ten sprzęt też przerzucaliśmy 11 listopada, który mógł być wykorzystany w szpitalu, bo takie były potrzeby i te zasoby. I znowu jest uzupełniane. Przerwa.
No coś mamy problemy. Teraz. No tak to bywa z połączeniami, z połączeniami w ramach komunikatorów internetowych. Internet czasami po prostu nie hula tak, jak powinien. To jeszcze jest jedno... Ale funkcja nie przeszkadzać, nie działa. Jeszcze jedno pytanie od Adriana. Czy zamiast tworzyć szpitale polowe, nie byłoby lepiej wykorzystać tak zwane tysiąclatki, czyli szkoły budowane przez w ramach PRL, znaczy w trakcie trwania Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a które to również były budowane z myślą o przeznaczeniu medycznym? Tak, oczywiście, że bardzo by było dobrze, gdyby w tych szkołach była instalacja tlenowa. Tak naprawdę zrujnowanie. Ale na Stadionie Narodowej też jej wcześniej nie było. Trzeba ją było stworzyć od początku. Tak, ale infrastrukturalnie nie, brak klimatyzacji w tych szkołach, brak tak naprawdę ciągów komunikacyjnych, brak wind. Te szkoły były budowane w latach 60., 50. z myślą o tak naprawdę wojnie, zwykłej wojnie. Nikt nie przewidział, że jest wojna biologiczna w tej chwili, która wymaga suplementacji tlenu, kompletnie inny charakter pacjentów. One są dobre do położenia polówek i leczenia rannych w postaci urazów związanych z działaniami wojennymi. Natomiast w żadnym wypadku uważam, że dostosowanie tysiąclatek do infrastruktury, chociażby obiektów zastępczych, takich jak Stadion Narodowy, w którym są ciągi komunikacyjne, w którym są windy, w którym są odpowiednie kanały wentylacyjne i możliwości przestrzenne. To jest niewspomniane. My mówimy o innym rodzaju zachorowania. Mówimy o tym, gdyby wszyscy mogli przewidzieć w latach 50., że będzie potrzebna infrastruktura tlenowa do leczenia masowych zagrożeń, no to te peszle chociażby były położone. Wtedy nikt się nie spodziewał tego, że możemy być świadkami tego rodzaju ataku. Pytanie od Jana. Co pan sądzi o lekarzach popierających wariant szwedzki? Ale wariant szwedzki chyba się do końca nie udał, wydaje mi się, bo ja teraz nie śledzę tego, ale Szwedzi też stosują izolację i stosują wszelkiego rodzaju ograniczenia szerzenia pandemii, ponieważ no tak samo jak oni, to i my poznajemy jesienną wersję wirusa. Znamy na razie tylko i wyłącznie wiosenną, przejściowo-zimowo-wiosenną w Chinach i tak naprawdę letnią wersję we wszystkich krajach europejskich. Natomiast jesienna wersja jest kompletnie inna w każdej populacji i w każdym narodzie. I jeszcze jedno pytanie od Jana. Czy to prawda, że osoby, które wyleczyły się z COVID, mają później problemy z wydolnością? To ważne, bo biegam maratony, pisze nasz słuchacz. No tutaj robimy duże badanie genetyczne genomu ludzkiego w Centralnym Szpitalu Klinicznym i tak naprawdę te uwarunkowania genetyczne, bo jedni z nas przechodzą bardzo łagodnie tą infekcję, niektórzy tracą na wydolności, niektórzy niestety, ale dosyć sporo odczuwają to i przez długi okres czasu odczuwają to zarówno na wydolności oddechowej, jak i kondycji fizycznej. Więc to jest najbardziej mnie martwi to, że ten wirus produkuje przeciwciała obronne w naszym organizmie, stymuluje produkcję tych przeciwciał. Natomiast coraz więcej doniesień jest, że to nie jest trwałoodporność i to jest najbardziej nurtujące i najbardziej przejmujące z tego powodu, że my możemy nawet pół roku być odporni i nigdy nie wiemy, kiedy te przeciwciała znikną i w którym momencie się narazimy, więc ta czujność na pewno będzie musiała być w odległym okresie czasu zwiększona, bo my nie możemy powiedzieć sobie, że przechorowaliśmy tego wirusa i już jesteśmy bezpieczni. Owszem, na krótki okres czasu tak, natomiast badania pokażą, jak długo się utrzymuje u nas ta odporność, to nasze bezpieczeństwo osobowe. I ostatnie pytanie, może nieco prowokacyjne. To w takim razie, czy szpital narodowym to jest szpital tymczasowy czy propagandowy? Panie redaktor, najbardziej jest to szpital medialny, moim zdaniem. Bo, również dzięki temu, że rząd o tym szeroko mówił i były zapowiedzi liczne. Miał... I potem każdy etap jest przedstawiany opinii publicznej, więc to stąd również się bierze. Moim zdaniem to szpital dwie rzeczy na pewno zrobił. Na pewno pokazał, że to są nie przelewki z pandemią i że trzeba jednak zacząć się izolować, zacząć jednak dbać o siebie, bo skoro są działania odpowiednich służb, które przyczyniły się do tego, żeby jednak ta decyzja powstała, to nie są wyssane z palca i nie są tylko i wyłącznie pod publikę, tylko pod działania celowe, mające zmniejszyć tak naprawdę pogłowie pandemii. Natomiast
czy to jest propaganda, no ile redaktorów, ile przychylnych osób. Pamiętajmy, złe usta mówią 10 razy, a dobre tylko 3. Ja zawsze patrząc ilość komentarzy złych, dzielę to przez 10 na szczęście, a te dobre mnożę przez 3. Dobrze, bardzo dziękuję. Doktor Artur Zaczyński, szef szpitala na Stadionie Narodowym, ale także wicedyrektor do spraw medycznych szpitala MSWiA w Warszawie był z nami. Dużo zdrowia życzę i wytrwałości. Ja też. Do usłyszenia, do zobaczenia. Kłaniam się.